Dzisiaj będziemy testować sobie flarę sygnalizacyjną. Flara firmy Maktronik, zasilana bateriami R20, dosyć duża, ciężka, w kolorze żółtym, żeby była też łatwo do znalezienia w swoim samochodzie. Jeśli ustalimy sobie pewne miejsce, pewnie w bagażniku, gdzie takie rzeczy się przewozi, gdzie mamy trójkąt, kamizelkę ostrzegawczą, warto zapakować sobie właśnie jakieś źródło oświetlenia. Czy wy macie w swoim EDC samochodowym jakieś światło ostrzegawcze na wypadek jakiejś kolizji, awarii, żebyśmy byli po prostu widoczni? Dzisiaj testujemy sobie flarę, trzy źródła świecenia, taki mocny stroboskopowy, pulsacyjny i oczywiście światło stałe do nadawania sygnałów. Jak ona świeci? Producent podaje zasięg 200 metrów światła widzialnego. Ustawiam flarę i ruszam przed siebie. Zobaczymy, czy będzie ją widać. Flarę ustawię w funkcji światła stroboskopowego, mocno migającego. Myślę, że najbardziej będzie widoczna.